Grudzień 2023 roku był dla klientów Kancelarii Sosnowskiej niezwykle owocny pod kątem sukcesów procesowych w sprawach frankowych, co potwierdza i umacnia naszą pozycję jako lidera w tej dziedzinie. Na rzecz naszych klientów zapadło aż 88 korzystnych wyroków. Znamienny jest fakt, iż aż 14 z nich to wyroki prawomocne. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Nasze osiągnięcia w grudniu są kontynuacją misji ochrony praw konsumentów uwikłanych w toksyczne kredyty frankowe. Kancelaria Sosnowski przez blisko 10 lat swojej działalności zawodowej może pochwalić się ponad 1400 korzystnymi wyrokami w sprawach frankowych, co stanowi solidne potwierdzenie naszej efektywności i zaangażowania w każdą prowadzoną przez nas sprawę. Najwięcej rozstrzygnięć w grudniu 2023 roku zapadło w sprawach przeciwko bankowi Millennium, który został pokonany na sali sądowej w 22 sprawach. Na podium znalazł się także Raiffeisen Bank Polski z 16 wyrokami na korzyść naszych klientów oraz PKO BP, z którym wygraliśmy 15 razy. Warto wspomnieć także o kolejnych wyrokach przeciwko BNP Paribas, a dotyczących uchodzących za najtrudniejsze do podważenia umowy dawnego Fortis Banku. Zwrócić należy uwagę, że właśnie w omawianym miesiącu zapadł kolejny nasz prawomocny wyrok przeciwko dawnemu bankowi Fortis. Tym samym po raz kolejny potwierdziliśmy prokonsumencki charakter linii orzeczniczej sądów powszechnych w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych oraz obaliliśmy mit o rzekomej walutowości kredytów udzielanych przez dawny Fortis Bank. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 grudnia 2023 roku w sprawie 5 ACA 1364/22, który utrzymał w mocy wyrok Sądu Pierwszej Instancji ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z Bankiem Millennium w 2005 roku. Łączny czas trwania postępowania w niniejszej sprawie wyniósł 27 miesięcy, zatem proces frankowy nie musi być czasochłonny także w przypadku sądów z terenu apelacji warszawskiej. Warto wskazać, że przywołany przeze mnie wyrok w pełni koresponduje ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 grudnia 2023 roku. Mianowicie sąd uznał, że brak jest uzasadnionych podstaw do uznania, że dopiero pouczenie przez sąd może być uznane za zdarzenie skutkujące uzyskaniem przez konsumenta świadomości co do skutków nieważności umowy i najwcześniej od tego momentu mogą zostać zasądzone na jego rzecz odsetki. Sąd zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii odsetki zgodnie z zasadami wskazanymi przez TSUE, licząc je od daty wcześniejszej. Tym samym nasi klienci mogli liczyć na dodatkową bonifikatę finansową z tytułu procesu sądowego. Warto mówienia jest także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zapadły w sprawie 1 ACA 1536/22 w dniu 12 grudnia 2023 roku, który utrzymał w mocy wyrok Sądu Pierwszej Instancji ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z poprzednikiem prawnym Raiffeisen Bank International w 2008 roku. Czas trwania postępowania apelacyjnego w mniejszej sprawie wyniósł tylko 13 miesięcy. Sąd wskazał, iż wzorzec umowy przedstawiony mu do oceny w niniejszej sprawie był bezsprzecznie nienegocjowalny, a kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu na zastosowany przez bank mechanizm indeksacji. Wobec zastosowanych przez bank kursów porównania wysokości rat wedle umowy stricte złotówkowej, kredyt zdawał się dla naszych klientów być korzystniejszym. Sąd wskazał również, że świadomość ryzyka kursowego to taki stan, w którym kredytobiorca w chwili zawierania umowy kredytu ma wiedzę, jak kształtowałoby się jego zadłużenie oraz koszty obsługi spłaty kredytu w przypadku silnej deprecjacji złotówki względem danej waluty obcej, z której kursem dany kredyt został powiązany, ale w oparciu o treść umowy kredytu, która ma zostać zawarta, a nie przez bliżej niedookreślone symulacje, które mogą być powiązane z jej treścią. Kolejnym z wartych uwagi sukcesów procesowych jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 roku 6 ACA 1349/22, który utrzymał w mocy wyrok Sądu Pierwszej Instancji, ustalający jednocześnie nieważność dwóch umów kredytowych zawartych z Bankiem Millennium w 2005 i 2007 roku. Sąd wskazał również, że dla oceny abuzywności postanowień umowy nie ma znaczenia, czy
Ostatecznie kursy franka ustalane i zastosowane przez pozwanego były rynkowe, czy też nie, z uwagi na to, że dla oceny abuzywności istotny jest moment zawierania umowy, bez znaczenia są zaś konsekwencje sposobu jej późniejszego wykonywania. W tym zakresie sąd przytoczył tożsamy pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z 20 czerwca 2018 roku 3 CZP 29/17. Sąd podkreślił również istotną wagę właściwego spełniania przez bank obowiązku informacyjnego względem kredytobiorców, podkreślaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazał, że informacja ta ma fundamentalne znaczenie dla konsumenta. Warto wspomnieć także o wyrokach Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 grudnia 2023 roku 5 ACA 1809/22, który utrzymał z kolei w mocy wyrok ustalający nieważność umowy dawnego G-Banku, obecnie Bank BPH. Wyrok ten tym bardziej cieszy, że na tle wzorca umownego dawnego G-Money Bank powstały pewne kontrowersje co do możliwości sztucznego utrzymania w mocy tejże umowy po eliminacji tylko części klauzuli przeliczeniowej. Tymczasem Sąd Apelacyjny w Warszawie konsekwentnie stoi na stanowisku, że zabieg taki jest niedopuszczalny, a umowa w całości jest nieważna. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.